Jak widzisz, mam tutaj otwarty plik z miniaturą, którą umieściłem na aukcji, oraz przygotowany folder ze zdjęciami. Powiedzmy, że wybiorę sobie zdjęcie łopatki i będę chciał je umieścić właśnie w tej miniaturze. Przeciągnąłem sobie zdjęcie tutaj. Teraz wciskam Ctrl A, czyli zaznaczam wszystko. Ctrl C kopiuję. To już możemy wyłączyć. I teraz tak. Tutaj mamy narzędzie do zaznaczania obiektów. Koniecznie jest to, żeby tutaj było zaznaczenie przy tym autozaznaczeniu oraz tutaj wybrana warstwa. Kiedy to już mamy zrobione, możemy sobie kliknąć na ten akumulator. Zaznaczyła nam się warstwa. Warstwę klikamy dwa razy bardzo szybko. Otwiera nam się kolejny dokument. Teraz to, co mamy skopiowane, wklejamy. Jak widać, mamy już łopatkę. Wyłączamy wcześniejszą warstwę. Mamy łopatkę na białym tle. Pięknie, ładnie wygląda. Więc możemy teraz zamknąć ten dokument. Wciskamy, że chcemy to zapisać. Chwilkę czekamy. Jak widać, łopatka nam się wymieniła. Nie mamy już akumulatora, ale trzeba jeszcze zrobić wymiankę tych miniaturek wcześniejszych. Czyli możemy kliknąć na nie albo poszukać tej warstwy tutaj ręcznie. Ja sobie klikam na warstwę tego akumulatora. Jak widać, kiedy klikam na pierwszy akumulator, zmienia mi się tutaj warstwa automatycznie. Druga, trzecia. One są wszystkie połączone, więc nieważne, czy kliknę w pierwszy, drugi czy trzeci i zmienię tutaj zawartość, to ona i tak się automatycznie zmieni. Tutaj widzimy, że jeśli wkleję, to łopatka jest poniżej tej warstwy akumulatora. Muszę ją złapać i przenieść do góry. To wyłączam. Jak widać, łopatka jest bardzo, bardzo duża akurat na tej warstwie, więc trzeba by było ją zmniejszyć. Biorę sobie edycja i przekształt swobodnie. Jak widać, zaznaczyło mi się, może nie jest to zbyt dobrze widoczne, dlatego może to zmniejszę. Mamy ramkę. Zmniejszamy sobie odpowiednio. Jak widzisz, proporcje nie zostały zachowane, to tylko dlatego, że tutaj nie jest włączony ten łańcuszek. Łańcuszek trzeba włączyć. Albo podczas zmniejszania używać Shifta. Ja teraz użyję Shifta. Łańcuszek ma to samo działanie. Zmniejszam sobie tą łopatkę. Ustawiam ją mniej więcej na środku. Jeśli chcę dokładniej to wyrównać, wystarczy wcisnąć Ctrl A. Zaznaczy nam się cały obszar i wybrać wyrównywanie do środka w poziomie i w pionie. Kiedy mamy już to zrobione, możemy wyłączyć warstwę i zapisać. Jak widzisz, wszystkie nam łopatki się wymieniły. Mamy już piękną, fajną miniaturkę, którą możemy zapisać. Ale tutaj po prawej stronie widzisz, że mamy foldery. Folder oddzielnie i folder razem. To jest jeden zestaw miniaturek. Jeśli wyłączymy ten zestaw oddzielnie, a włączymy sobie zestaw razem, mamy już inny typ miniaturek. Możemy wymienić w takim razie łopatkę, wyeksponować łopatkę w inny sposób. Klikam powiedzmy sobie na tego Flamida. O, tutaj zaznacza mi się warstwa. Cały czas łopatkę mam w pamięci. Wklejam ją sobie tutaj. Przeciągam do tego miejsca. Ok. Wyłączam poprzednią warstwę. Wyłączam, zamykam. Widać, łopatka nam się wymieniła. Czyli tak, wygenerowaliśmy dwa rodzaje miniaturek. W zależności od aukcji, którą chcemy wystawić, możemy wybrać albo system razem, albo system oddzielnie. No ja akurat w tym przypadku uważam, że system razem jest ładniejszy. Pokazuje zbliżenie tej łopatki i myślę, że użyjemy go. Klikam sobie plik, zapisz dla internetu i urządzeń. Dlaczego dla internetu i urządzeń? Ponieważ tutaj jest zapisywany profil koloru, co pozwoli, że to zdjęcie będzie dużo lepiej wyglądało w internecie. Konieczne jest to, żeby tutaj było zaznaczone osadź profil koloru. Tutaj mamy 100%, JPEGa, nic już więcej tutaj nie zmieniamy. Zapisujemy sobie, wrzucamy do jakiegoś folderu, który sobie wcześniej zrobiliśmy.
Ja mam taki folder z miniaturkami i tutaj sobie po prostu zapisuję wszystkie miniaturki. Daję kolejny numer. W tym przypadku będzie numer to. Będzie numer 30. Zapisz. I już. Miniaturka gotowa.